Na stadionie sportowym w Polanicy Zdroju odbyła się impreza charytatywna dla pochodzącego z miasta Kuby, który choruje na glejaka. Takim prowoderem zamieszania oczywiście jesteśmy my, nauczyciele, ponieważ Kuba był uczniem naszych szkół. Uczył się gry na fortepianie, gry na gitarze, stąd pomysł, żeby zorganizować akcję charytatywną na szerszą skalę. Cieszymy się bardzo, że dołączyła Polanica. I mamy tutaj sportowców. Dla Kuby trzeba zebrać co najmniej 1 000 000 i to zaraz. Jest to pilna potrzeba. Prosimy też, wpłacajcie na stronę www.siepomagajakubfila. Proszę Państwa, algorytmy strony się pomaga, widzą częstotliwość wpłat, nie wysokość wpłat, czyli te drobne wpłaty, nawet po 10 zł robią tak zwaną robotę. Kuba ma coraz większe szanse, przesuwa się coraz wyżej tam na stronie, jest bardziej widoczne na skalę całej Polski, także liczymy na Wasze wsparcie. Dzisiaj Klub Sportowy Polanica, Klub Biegaczy, R&B Team, Polanicki Klub Biegaczy bardzo mocno się zaangażował i zorganizował taką akcję charytatywną, również przy udziale Regionalnej Szkoły Turystycznej, a we wtorek impreza w Teatrze Zdrojowym już z udziałem Szkoły Muzycznej w Kłodzku, w Bystrzycy Kłodzkiej, z udziałem szkół i przedszkoli polanickich, Dziennego Domu Senior Plus i wielu innych jednostek z Polanicy. Przyjeżdżamy do naszych przyjaciół z Polanicy, którzy nas także odwiedzają, jeżeli robimy co roku bieg charytatywny i też przyjeżdżają. Po prostu przyjacielska pomoc i pomóc komuś. To jest dobre. Pomaganie przez bieganie. Trasa dzisiaj była wyśmienita. Fakt, pogoda nam dopisała. I był deszcz, i był śnieg, i był grat. Przepiękne widoki. Warto pomagać, dlatego jesteśmy. Dzięki naszej fundacji Zobacz Mnie dowiedzieliśmy się o takich szczegółowych badaniach prowadzonych w Heidelbergu, molekularnych. Natychmiast została tam wysłana jego próbka i to pozwoliło nam dowiedzieć się, jakie mutacje spowodowały tę chorobę. I to są dwie, PDGFR-alfa i PTMP11. I nasz lekarz, neurooonkolog, mówi, że mamy szczęście w nieszczęściu, ponieważ na jedną z tych mutacji jest lek celowany. To jest lek, który nazywa się avapritinib, taki inhibitor. Jest zarejestrowany w Polsce na do leczenia GIST, to jest rak żołądka. Natomiast ta sama mutacja powoduje właśnie Kuby glejaka i można ponad wszelką wątpliwość zastosować to u Kuby. Konsultowałam go na całym świecie i wszyscy lekarze są zgodni. Z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Zurichu, z Wiednia. Mówią, że to jest dla niego w tej chwili najlepsze leczenie. 90 000 zł jest koszt miesięczny i musi brać to co miesiąc. Dlatego, że ten lek działa tylko w momencie podawania. To nie jest tak, że się go weźmie i wyleczy, tylko po prostu on blokuje jakieś tam białko, nie znam się na tym, i musi być podawany stale. Natomiast docelowa terapia to prawdopodobnie będzie CAR-T, które też uratowało przyjaciela Kuby, Olka, który miał wyrok śmierci, jak jego białaczka okazała się chemiooporna. Więc taka terapia CAR-T jest w opracowaniu. Tworzymy taką nieformalną grupę, ona się nazywa Gwardia Olka. Dlaczego Gwardia Olka? Bo Olek to chłopak z Przylądka Nadziei, którego mama jest tutaj wśród nas. Dzisiaj Olek miał 3 wznowy białaczki lekoopornej. Dzisiaj jest zdrowym chłopakiem. Pomagaliśmy zbierać pieniążki na jego leczenie i od tamtej pory nazwaliśmy się Gwardia Olka. Olek jest przyjacielem Kuby z Przylądka Nadziei. Tym bardziej włączamy się w zbiórkę dla Kuby. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Polanicy, gdzie jest mnóstwo wolontariuszy, wspaniałych ludzi, którzy tworzą tą gwardię właśnie, która już we wtorek o godzinie 17 ruszy na Facebooku. Będzie to grupa, do której bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Każdy z Was jest gwardzistą, bo tyle w nas człowieczeństwa, ile jesteśmy w stanie podarować drugiemu człowiekowi. Jak przystało na sportowe wydarzenie, biegano i grano mecz piłki nożnej, ale to nie wszystko. Dla Kuby odbyły się już koncerty w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej. Zbiórka jest pilna i każdy z nas może pomóc, wpłacając pieniądze m.in. przez stronę siepomaga.pl, na której możemy również przeczytać dokładną historię Kuby.